Panie trenerze, zwycięstwo nad Ruchem Zdzieszowice 2-1 i w opinii ekspertów i obserwatorów to był jeden z lepszych meczów Rakowa w ogóle chyba w tych rozgrywkach w ostatnim czasie. Znaczy powiem tak, że no, oczywiście cieszy nas zwycięstwo. Jeżeli chodzi o poziom gry, pierwsza połówka na pewno była w naszym wykonaniu bardzo dobra. Jeżeli natomiast chodzi o drugą połówkę, to już w szczególności do momentu stracenia bramki wyrównującej straciliśmy kontrolę, to Ruch więcej się utrzymywał przy piłce, stwarzał sytuację. Ta bramka wyrównująca, jak gdyby no znowuż wróciliśmy do gry i to było widać, że chcemy zawsze koncentrować to spotkanie wygrać i dlatego wydaje mi się również w końcówce, tym ostatecznym rozrachunku to była nagroda za to przekonanie i wiarę w to, że to spotkanie jesteśmy w stanie wygrać. W rundzie jesiennej mówiło się, że Raków gra piłkę przyjemną dla oka, ale tych wyników nie ma. Teraz postawiliście przede wszystkim na efektywność, bo tych bramek nie tracicie tak wiele. Z przodu też macie troszkę mniej sytuacji, tak prawda, jak na jesień. Natomiast te gole wpadają i z tego należy się cieszyć. Oczywiście tak, no chyba dla każdego trenera, zawodnika, kibica danej drużyny najważniejszą rzeczą jest to, żeby mieć punkty, ale oczywiście optymalnie jest zawsze tak, żeby dobra gra była potwierdzona punktami. Nie zawsze się to tak w piłce nożnej odbywa i to są właśnie różne takie okresy. Nie do końca można to wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje i dlatego też ta piłka jest nieprzewidywalna. Ja uważam, że przede wszystkim to również jest wpływ na to, że no, ci zawodnicy mają już coraz więcej doświadczenia i wyrachowania. Te ponad 2 lata spędzone wspólnie przynoszą coraz takie lepsze efekty, chociaż z drugiej strony patrząc na to miejsce w tabeli, ilość punktów, jaką zdobyliśmy na wiosnę, to pokazuje, jak ta liga jest wyrównana i tutaj każda kolejka, każde spotkanie, każdy wynik jest możliwy. Tutaj nie ma na dzień dzisiejszy, tak jak to miało miejsce w poprzednich sezonach, gdzie była jedna, dwie drużyny, które odstawały od całości lub się wycofywały w ogóle z rozgrywek. Tak więc teraz patrząc na to, kto jest w strefie spadkowej, jakie drużyny, które przed sezonem były uważane za drużyny, które będą się liczyć w walce o górne rejony tabeli, to pokazuje, że to ta liga jest niesamowicie wyrównana. O was zaczyna się mówić rycerze wiosny, bo gracie, tak jak pan przed chwilą powiedział, na wiosnę znakomicie i z tego co wiem, no to macie najlepszy bilans właśnie ten wiosenny. To też chyba efekt dobrze przepracowanego okresu zimowego, o czym wspominał m.in. prezes Krzysztof Kołaczyk. Ja uważam, że przez te wszystkie okresy, które przygotowaliśmy się, pracowaliśmy bardzo ciężko i uważam, no przyzwoicie, tylko to później w jakiś sposób przede wszystkim te wyniki podsumowują to, czy to był dobry, czy to był zły i to na to ma wiele rzeczy wpływ. Również w takich niektórych momentach potrzebne jest szczęście, na pewno na wiosnę w tych takich trudnych momentach to szczęście często było na naszej stronie w porównaniu do jesieni. Wielokrotnie graliśmy dobrze, stwarzaliśmy sytuację, nie odnosiliśmy zwycięstw, straciliśmy jakąś bramkę i przegrywaliśmy. Tak więc to pokazuje, że piłka jest nieobliczalna. Ja się cieszę z tego, że tych punktów mamy bardzo dużo, bo jeżeli tak się zastanowimy na chłodno, gdyby tych punktów tyle nie było zdobytych na wiosnę, to byśmy byli zdecydowanie niżej i ta sytuacja byłaby dla nas no, bardzo, bardzo nieprzyjemna, ale również trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ta walka o utrzymanie będzie jeszcze bardzo ciężka. My potrzebujemy jeszcze parę punktów, żeby można było spać spokojnie, co nie oznacza, że na tym mamy zamiar poprzestać. No, dla nas każdy następny mecz jest najważniejszy i w każdym tym następnym meczu chcemy zagrać skutecznie i walczyć o zwycięstwo. No właśnie, bo wspomniał pan, że do utrzymania, parę tygodni temu pan mówił, że do utrzymania potrzebnych jest 40 punktów, wy macie 37 oczek i 7 kolejek do końca, tak więc trzeba postawić przysłowiową kropkę nad i chyba. I to może już w najbliższym spotkaniu, aczkolwiek będzie trudno. To znaczy powiem tak, mówiąc te 40 punktów, patrząc teraz na sytuację w tabeli, wydaje mi się, że może być taka sytuacja, że te 40 punktów może być za mało, ponieważ na dzień dzisiejszy trzeba być przygotowanym na to, że z naszej ligi będzie spadać 5 drużyn i to wygląda w tabeli tak, że piąta i czwarta drużyna od końca mają 9 punktów mniej niż my, tak więc to są tylko 3 spotkania i tu jeszcze się wiele może wydarzyć. My chcemy zdobyć jak największą ilość punktów, jaka to będzie ilość punktów, to się dopiero okaże po ostatnim spotkaniu i z tego, co wywalczymy na boisku, bo to jest najważniejszą rzeczą, ale na pewno każde dobre spotkanie, każdy zdobyty punkt powoduje, że no, chłopaki mają więcej pewności siebie i mam nadzieję, że ta wiosna dla nas będzie jeszcze bardziej udana niż dotychczas.
Teraz spotkanie przed Wami z Elaną Toruń. W tym tygodniu wprowadził Pan jakieś zmiany w systemie treningowym typowo pod właśnie tego przeciwnika, czy dalej pracujecie nad własną grą i koncentrujecie się nad własnymi jakimiś niedociągnięciami, ewentualnie poprawiając jakieś aspekty piłkarskie? Przede wszystkim zawsze koncentrujemy się na naszej grze. Oczywiście, jeżeli gramy z przeciwnikiem, gdzie jest coś charakterystycznego i na co należy zwrócić uwagę, wtedy na to i na odprawach, i również w treningach zwracamy uwagę, ale uważam, że również na tym poziomie przede wszystkim przy naszej drużynie my musimy skoncentrować się na tym, żeby te nasze umiejętności móc sprzedać, pokazać i w ten sposób starać się zwyciężyć przeciwnika, ale w Toruniu również jest taka sytuacja, że to przed sezonem były również na pewno zdecydowanie większe oczekiwania, wymagania. Mówiło się o tym, że Alana będzie walczyć o awans. Na dzień dzisiejszy jest środek tabeli, też zmiany trenerów, tak więc jak każde spotkanie trzeba zostawić w tej lidze dużo zdrowia, zaangażowania. Jeżeli to będzie poparte umiejętnościami, wyrachowaniem, rozsądkiem, na pewno jesteśmy w stanie w Toruniu odnieść zwycięstwo.